Proszę mi powiedzieć, kim jest Gulliver? Znaczy, Gulliver jest dla mnie osobiście jest człowiekiem młodym, bo w bardzo wielu młodych ludziach właśnie drzemie chęć poznawania wszystkiego bardziej. To jest na pewno, to jest facet, którego nosi, który nie może usiedzieć ani chwili w jednym miejscu. Chęć poznawania świata jest silniejsza u niego od stabilizacji, chęć podróżowania. Jednakże z czasem rozumie, że szczęście tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, że to słynne powiedzenie, że trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma, jest powiedzeniem słusznym i że tak naprawdę szczęście można znaleźć naprawdę bardzo blisko, nie trzeba wcale szukać go daleko. Podczas tej podróży wiemy, że to jest trudna rola. A jakie trudności panu sprawiała podczas przygotowań ta rola? Co było najtrudniejsze przed premierą, która będzie 12 grudnia? Znaczy tutaj przede wszystkim jest dużo piosenek. Nigdy nie miałem doświadczenia w śpiewaniu dużej ilości piosenek podczas jednego spektaklu. Tutaj jest ich sporo i to na pewno była trudność właśnie obycie się z mikroportem, gdyż nie miałem dużo doświadczenia z mikroportem, ze śpiewaniem z mikroportem, więc to na pewno była trudność. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić poprawnie i jeszcze wyćwiczyć, bo nie jestem do końca z tego zadowolony, co się tam odbywa z mojej strony, ale mam nadzieję, że przed premierą uda mi się jeszcze troszkę popracować, ażeby w te dźwięki trafiać. I to była na pewno duża trudność. No i też śpiewanie łącznie z wytrzymaniem spektaklu kondycyjnie. To jest trudna sprawa. Jest to spektakl dedykowany w dużej mierze do młodej widowni, więc dużo się dzieje, jest bardzo dużo ruchu. No i zgranie tego ruchu ze śpiewaniem muzycznym jest trudne. A jakby porównać zaangażowanie do poprzedniego spektaklu, no tyle są wolne, to gdzie było więcej pracy? Znaczy to trudno powiedzieć, to jest zupełnie różny materiał. Tam mieliśmy do czynienia z komedią romantyczną, gdzie zupełnie co innego. Tutaj jakby trudno bardzo porównywać. Tutaj mamy materiał właśnie typowo z wątkiem takim fantastyczno-przygodowym, gdzie musi dziać się dużo, bo jest to podróż, w której dużo się dzieje. Dzieje na zewnątrz. Natomiast w motylach jest to działanie wewnątrz, jest to przeżywanie, więc jest to zupełnie co innego. No na pewno fizycznie bardziej zmęczony jestem po podróżach Gullivera. Zapraszam Państwa serdecznie na spektakl pod tytułem Podróże Gullivera. Premiera odbędzie się 12 grudnia. Myślę, że nie jest to spektakl dedykowany tylko i wyłącznie dla młodych widzów. Na pewno widz dorosły znajdzie też coś dla siebie. Jest to dysputa filozoficzna na temat otaczającego nas świata, powieść ponadczasowa, także myślę, że nie będziecie Państwo żałować, odwiedzając nasz teatr.